worek śmieci zebrałem z rzeki. No i zawsze zbierałem jakoś śmieci. Sam zabierałem to, co wziąłem do lasu, w góry czy gdziekolwiek, to te śmieci zabierałem po sobie. I chciałbym, żeby wszyscy to robili, więc zbieram to. No niestety, ludzie są, nie myślą tak jak ja. Słuchajcie, jesteśmy tutaj już od jakiejś pół godziny. Jesteśmy nad jeziorem Świętajno. I to, co głównie znaleźliśmy, to niestety śmieci związane z wędkarzami, z rybami, z połowem, czyli worki, plastikowe jakieś pudełka po muszkach czy larwach. Oczywiście nie wspomnę już o butelkach po napojach wyskokowych. Wydaje mi się, że jak już się wypije alkohol, to ta butelka jest jednak lżejsza, można ją zabrać. Jest to niesamowite, naprawdę. Bardzo mi się to nie podoba, że ludzie zostawiają takie ilości śmieci w pięknym, naturalnym środowisku. Chciałabym, żeby naprawdę ludzie zobaczyli, ile tego jest i przestali zostawiać śmieci. Tym razem na Mazurach, tak więc to jest tak na dobrą sprawę czyste jezioro. Spotkaliśmy się tutaj również w nieco innych okolicznościach, w nieco innym towarzystwie niż do tej pory, ponieważ przy okazji naszego spotkania z partnerami biznesowymi firmy Epson, kultura związana z tym, żeby nie śmiecić w lesie. Nie. Natomiast na pewno się nie poprzestaniemy w wysiłkach i będziemy dalej sprzątać las, przyrodę, brzegi rzek, krzewiąc tą ideę jak najszerzej, zachęcając naszych klientów również do tego, żeby w tym uczestniczyli. Już od kilku lat mam okazję brać udział w różnego rodzaju akcjach ekologicznych i serce się kroi, kiedy człowiek widzi po prostu, co ludzie wyprawiają z tą naszą naturą. Baniaki, śmieci, pety, muszle klozetowe, no po prostu nie da się tego oglądać. Tak niewiele trzeba zrobić, żeby trochę poprawić jakość życia, tego, co nas otacza. Chwycenie worka jest mega proste, pozbieranie trochę śmieci, przede wszystkim zabieranie swoich śmieci ze sobą. Butelka czy puszka z piwem waży dużo mniej, jeżeli jest pusta, w związku z czym łatwiej ją zabrać. Dochodząc na brzeg takiego cudownego jeziora, jakie mamy tutaj w okolicy, człowiek widzi po prostu niesamowite góry śmieci. Nie wiem, dla mnie to jest oznaka po prostu jakiejś krótkowzroczności i totalnego lenistwa i abnegactwa. Nie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy wywalają je na brzegu jeziora, bo pewnie nikt nie zobaczy. Ilość petów, ilość butelek, puszek po przynętach wędkarskich. Kompletnie niezrozumiałe. Ludzie chcą czerpać z natury, ile wejdzie, a zaśmiecają ją i zatruwają. Przyłączyłem się do akcji zbierania śmieci. Nie wyobrażam sobie wypoczynku bez czystej wody, najchętniej mazurskiej. I uważam, że takie sprzątanie jest potrzebne po to, żeby dać przykład tym, którzy śmiecą. Niech im będzie wstyd, że dają nam robotę.